Jeszcze w starym roku, przed świętami Bożego Narodzenia, w Wieluńskim Domu Kultury odbyła się premiera przedstawienia zatytułowanego Szopka Don Cristobala według Federica Garcia Lorki. Sztukę wieluńskiej publiczności zaprezentowała integracyjna grupa teatralna działająca przy WDK-u. Komedia opowiada o małżeńskich obowiązkach, zdolności do ich wykonywania lub jej braku, znudzenia partnerem i zdradzie. Przed nami teraz obszerny fragment tego przedstawienia. Proszę się zachowywać! Dobry wieczór, kabalierów. Prędko, Don Cristobalu. Chce pan się żenić i potrzebuje pieniędzy. Jest pan lekarzem. Lekarzem pierwszego i ostatniego kontaktu. Zaraz się tym zajmę. A dobranoc panu. Dzień dobry. Dobrej nocy. Ma pan pieniądze? To mnie przekonało, że jest pan wielkim lekarzem. Dzień dobry. Co pana boli? To cierpliwość moja mija. Chyba użyję kija. Wyciągnij głowę, rozmij sobie kręgi. Aj, aj, moja arteria! Dobranoc. No załatwione. No, Cristobalu. To trzeba się żenić. O, idzie matka panu Rosyty. Thank you.
A widzą państwo? Lepiej śmiać się niż płakać. Księżyc jest białym orłem. Księżyc jest białą kulą, co składa jajka. Księżyc jest chlebem dla biednych i atłasową poduszką dla bogatych. Ale ani Don Cristobal, ani Doña Rosita nie patrzą na księżyc. Rosita wyszła za mąż za Don Cristobala. Don Cristobal ożenił się z Donią Rositą. Wesele się skończyło, a Don Cristobal w dalszym ciągu po ślubie chrapie. Ha ha ha.